uszycie sukienki trochę zajmuje, Dagny. Musisz cierpliwie czekać. Ale ja wcale nie chcę być cierpliwa. Ja chcę tę sukienkę już teraz. Ojciec mi obiecał. Cały czas na coś narzekasz. Jesteś rozpuszczonym bachorem. Naskarżę ojcu, że to powiedziałeś. Nowa osoba wśród służby? Pamiętaj, że lubię krwiste mięso. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem, więc trenuję pięściami. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem, więc trenuję pięściami. Falengarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż jej wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Dowiedziałem się, że w Czarnygłazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnygłazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. O! Smoczy kamień z Czarnygłazu! Udało ci się go znaleźć! Widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aweniczim. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich... Ach, dusza żądna wiedzy! Na początek musisz nauczyć się zaklęcia. Weź zaczarowaną broń lub zbroję, a potem użyj magicznego katalizatora, by poznać tajemnicę czaru. Przedmiot ulega wtedy zniszczeniu, więc uważaj. Gdy już poznasz zaklęcie, będziesz potrzebować pełnego klejnotu duszy i przedmiotu do zaczarowania. Tutaj też przyda się magiczny katalizator. Oczywiście, jeśli masz pieniądze, ja mam towar. Chcesz się uczyć, prawda? Obawiam się, że nie jestem najlepszym nauczycielem, ale możesz spróbować w Akademii w Zimowej Twierdzy. Niestety nie. W mojej pracy rzadko mam okazję posmakować takich przygód. Może kiedyś jakiś bohater sprowadzi jednego do Smoczej Przystani, jak kiedyś Olaf Jednooki. To by dopiero była ciekawa rozmowa. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Pamiętaj, że umysł jest najpotężniejszą z broni. Falengar, musimy iść nieopodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje Białą Grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się.
Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie, nie mogę ryzykować utraty was o... Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Zobaczymy się przy wieży. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Pracuje Jarl, jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo zajęty. Być może ja mogę ci pomóc. Są trzy. Ustawione w trzech rzędach, jak można zauważyć. Dzielnica Polna nosi taką nazwę, bo znajduje się najbliżej otaczających miasto pól. Można tam znaleźć karczmę i bazar. Większość obywateli miasta żyje w dzielnicy Wiatru, tej środkowej. Smocza przystań znajduje się w najwyższej dzielnicy, dzielnicy Chmur. Jarl może widzieć stamtąd wszystko, co dzieje się w mieście. To stara opowieść, ale znają ją doskonale wszyscy, którzy służą w twierdzy. Dawno temu żył potężny bohater Nordów, Olaf Jednooki. Olaf stoczył bitwę ze straszliwym smokiem o imieniu Numinex. Walka skończyła się pojedynkiem na szczycie góry Antor. Olaf wyszedł zeń zwycięsko. Pogromca smoka wrócił w blasku chwały do Białej Grani. Zgodnie z jego dekretem, twierdzę przekształcono na więzienie dla Numinexa. Od tamtej pory, aż do dziś, nasza twierdza nosi nazwę Smocza Przystań. Doskonale! Nasze piękne miasto ma bogatą historię i będę zaszczycony, mogąc podzielić się swoją wiedzą na ten temat. Historia Białej Grani zaczyna się od Jorvaskr, sali towarzyszy. Przez bardzo długi czas był to jedyny budynek na tej górze. Z czasem wokół Jorvaskr osiedliło się więcej mieszkańców. Ogólnie sale biesiadne miały to do siebie, że osadnictwo zazwyczaj skupiało się wokół nich. Dziś Biała Grań jest klejnotem Skyrim. Mogę śmiało rzec, że to najwspanialsze miasto w całych Włościach. Wspaniale! Właśnie mamy wolny dom. Dobrze. Daj mi znać, gdy zbierzesz niezbędną kwotę. Miłego pobytu w Smoczej Przystani.
Strażnicy w Smoczej Przystani mówią, że Jarl zawdzięcza ci pomoc. W imieniu Białej Grani dziękuję ci. Ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Kiedy próbowali uciekać. To nie wygląda... Niech Kinaret ma nas w swojej opiece! Znowu wraca! Nadlatuje! Znajdźcie osłonę i nie podłujcie! Thank you.
Połowa ci! Nie! Dobrze macie oko, chłopcy. Co się dzieje? Wszyscy cofną się! To było najtrudniejsze starcie w moim życiu, a uczestniczyłam w wielu bitwach. Nie wiem nic na temat tej smoczej krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Lepiej od razu udaj się do Białej Grani. Jarl Balgruf na pewno zechce wiedzieć, co tu się wydarzyło. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Zgadza się. Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dziecięcach. W których żyłach płynie smocza krew, jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy... Tu żadnych smoków... Wracają po raz pierwszy o... Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dziecięcach, które zabijały smoki i zajmowały ich moc. To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz. Irilet, już powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? Lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok i to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zabić. Nie potrzebuję jakichś mitycznych smoczych dzieciom. Potrzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam całe Tamriel i widziałam wiele równie dziwacznych rzeczy jak to. Geruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. To był krzyk! Ty naprawdę umiesz! Nie może być inaczej! Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem.